Szczęboże, coś wam powiem. Kiedy ostatnio stanąłeś przed Bogiem i poprosiłeś Go, żeby cię czegoś nauczył? Po prostu, żebyś mógł zrozumieć sytuację, w jakiej się znajdujesz, a nie żeby ją za ciebie rozwiązał. Kiedy stanąłeś przed Bogiem jako dziecko wobec taty, mimo że jesteś dorosły i dużo wiesz, ale zwyczajnie chcesz Go zapytać o radę. Albo czy już na serio pozwoliłeś, żeby stał się twoim mistrzem, nawet gdy słowa, które wypowiada, nie są łatwe? Bo jeden jest nauczyciel, jeden mistrz, jeden ojciec. Każdy inny jest tylko uzurpatorem. Nawet ja nie mogę być przykładem dla innych, mimo że wydaje mi się inaczej. Przez całe nasze życie utrzymujemy znaki od Pana Boga, by się strzec przed grzechami, które niszczą nasze życie. A nikt nie jest bez grzechu. Tu nie ma mocnych i każdy, nie wiedząc nawet kiedy i po co, może ulec takiej zgubnej pokusie. Jezus był znakiem, który wołał na pustyni do każdego ludzkiego serca. Jego nauczanie było zgodne z przykładem życia, Jego mistrzostwo było idealne, bez cienia słabości. Każdemu dodawał odwagi i ostrzegał ludzi, aby nie poddawali się marazmowi życia. Zachęcał, aby była w ludziach niekończąca się wiara. Dzisiejsza Ewangelia jest skierowana do kapłanów i osób w taki szczególny sposób odpowiedzialnych za wspólnotę Kościoła, ale też i dla każdego innego człowieka. Każdy z nas w sercu nosi taką tęsknotę za wspólnotą, gdzie naprawdę wszyscy stają się dla siebie braćmi. Gdzie nikt nikogo nie obarcza ciężarem nie do uniesienia, ale wzajemnie się wspieramy. Taka wspólnota może istnieć, o ile zacznie się ona w twoim życiu, gdzie twoje pragnienia przełożą się na konkretne postawy życiowe i mające wpływ na otoczenie. Tam, gdzie nie będziesz czekał, aż ktoś przed tobą weźmie się do pracy, ale to ty będziesz gotowy służyć innym. Pamiętajmy, że nasze ja pełne pychy przeszkadza innym ludziom, ale i w pewnym sensie nas samych zaczyna wyrzucać poza wspólnotę. Bo gdzie nie liczy się już inny człowiek, liczy się tylko ja. Słowa Voltaire'a. Pycha małych polega na ciągłym mówieniu o sobie samym. Pycha wielkich na niemówieniu o sobie nigdy. Naświetlają pewną drogę. Nie szukać uznania, poklasku, podziwu i zaszczytów, a to pozwoli nam wzrastać nie tylko w oczach Boga, ale i w ludzkim postrzeganiu. Im mniej o sobie mówimy i na sobie się skupiamy, tym więcej zyskujemy od innych. Dzisiejszy fragment uczy nas dwóch rzeczy. Po pierwsze, obserwować rzeczywistość i odpowiednio dobierać autorytety. Niekoniecznie szukać ich wśród stałych bywalców mediów, ale zwykłych ludzi, których na co dzień być może nie dostrzegamy. Zresztą najlepszym mistrzem i nauczycielem jest Chrystus i to z Niego warto brać przykład. Po drugie, uważać, by samemu nie popaść w obłudę. Zawsze może być autentycznym w tym, co się robi i dbać o czystość intencji. Każdego dnia wzrastać, ucząc się od najlepszego z mistrzów. Do tego potrzebne jest nieustanne nawrócenie. Niekiedy wydaje nam się, że to łatwy proces. Wystarczy więcej się modlić, chodzić do kościoła, bardziej wykorzeniać swoje wady i doskonalić się, bardziej się umartwiać, zwiększyć naszą aktywność. To tak myśli popada w jedną z największych iluzji. Nie można szybko, łatwo i tanio się nawrócić. Bogu nie można dać czegoś. Bogu trzeba dać siebie.